Siemanko, cześć wam. Pewnie wszyscy wiecie, którzy złomiarze. Pewnie wszyscy złomiarze wiedzą, że złom podrożał. Teraz jest tam po około 2 zł, prawda? Także trzeba zrobić porządki troszeczkę na podwórku i pokażę wam, co ja tu znalazłem. Znalazłem tylny most od Alteka na złom. Znalazłem tylne zawieszenie od Audicy na złom. Znalazłem przedni wózek MacPhersona od Audicy na złom. Znalazłem tylną belkę, taką do której jest hak holowniczy przymocowany, na złom. Felgi na złom, klapa też na złom. Tu jakieś tam inne graty, też wszystko trzeba wywalić, wiadomo jak to jest. Trochę zrobić porządku na podwórku. A leżało to trochę tu, trochę tam, także tego się uzbierało, podejrzewam, że z pół tony, także pół tony, czyli 500 razy 2, no to już 1000 zł jest, no 1000 zł to już sporo pieniędzy, prawda? Także to wszystko trzeba wywieźć. Wywieziemy złom! Co? No mówię tu ludziom, że złom jest po 2 zł i trzeba porządki zrobić. No, będziemy wywozić. Wywieziemy to, będzie trochę kasy i trochę miejsca się więcej zrobi. Bo po co to ma tu leżeć, prawda? Po co to ma leżeć, także ja tu sobie tak na spokojnie. Jeszcze co mi się może przydać, to sobie na przykład to sobie wykręcam. O, mogą mi się przydać te siłowniczki klapy, może mi się przydać właśnie ten hak, śruby, wiadomo, też się mogą przydać do kół, do jakichś pojazdów, a ta cała reszta, no to jak widzicie, trzeba to wywieźć, trzeba się tego pozbyć. Także ja działam dalej. Hejo!